Yo, siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko! Takie zaskoczenie normalnie, nie wiedzieliście, że będzie Bella. Jesteśmy dzisiaj na jednym bloku w Minecrafcie, tak jest. Ostatni odcinek bardzo wam się spodobał, dobiliście ponad 13 tysięcy łapek do góry, czyli prawie zrobiliście challenge, ale wierzę, że w dzisiejszym odcinku uda wam się zrobić ten challenge i dobijecie 15 tysięcy łap do góry, także stawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał, bo macie szansę wygrać paczkę z Vitoshopu. Teraz na ekranie macie osobę, która wygrała w dzisiejszym odcineczku, także subskrybujcie. Subskrybujcie mój kanał i komentujcie, a i wpadajcie też na vitoshop.pl po epickie rzeczy, na przykład po epicki komiks Vito i Bella kontra Vito Exe. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy robili dwie wysepki, także z jednego bloku przedzielimy go na pół i zrobimy dwie wyspy. Jedna będzie Belli, jedna będzie moja, słuchajcie, i tam się będziemy rozbudowywać, zbudujemy domek i tak dalej, także na pewno będzie dzisiaj epicki odcineczek, oglądajcie go do końca. Zostaw, ja teraz kopię. Ty. Dobra, i słuchajcie, mam taki pomysł, żeby zrobić to na takiej zasadzie. Czekajcie, zaraz wam pokażę, jak to zrobimy. Tylko będę sobie trochę bloków, bo nie mam dirtu, żeby się rozbudować. Więc tutaj szybko muszę zrobić sobie łopatę. Dobra, okej, mamy 36 dirtu, dobra. I teraz tak, zobaczcie, robimy sobie tutaj jeszcze miejsce, okej. I zrobimy coś takiego, że ten blok będzie na środku. Od niego zrobimy jeszcze dwa bloki odstępu. I na przykład tutaj już będzie, od tego bloku będzie się zaczynała się moja wyspa i tutaj będzie płotek. I tak samo zrobimy z drugiej strony, czyli jeden odstępu, czyli tutaj będzie twoja wyspa, a to będzie miejsce neutralne, z którego wszyscy będą mogli korzystać, okej? Dobra, ja myślę, że to jest spoko pomysł. Ja myślę, że to jest spoczko pomysł, żeby właśnie tak to ogarnąć sobie, więc ja tutaj zacznę rozbudowywać swoją wyspę już. Dobra, a ty możesz sobie wydobywać w tym momencie, żebyśmy sobie nie przeszkadzali z wydobywaniem bloków, dobra. Ja tutaj, słuchajcie, będę budował mój świat po prostu, mój domek i tak dalej. Bo w komentarzach pisaliście właśnie, żeby zbudować domek połączony z magazynem. Ja myślę, że to jest spoko opcja. No i żeby zrobić zagrodę, ja myślę, że zagroda może być na środku i te zwierzęta mogą być wtedy na środku. Bo to byłoby całkiem spoko. No, dobra, uciekaj teraz. Świnka. O, jest chrumka, jest chrumka, słuchajcie. Bo ostatnio było rip chrumka, to mamy teraz nową chrumkę, więc ją zostawimy. I ja zrobię już płotki i podzielę się z Belą w sumie tymi płotkami troszeczkę, żebyśmy już tutaj ogarnęli zagrodę właśnie dla zwierzaków. Ja myślę, że to będzie spoczko opcja, także ja zrobię dużo drewna i zrobię płotki i podzielę się nimi z Belą. Dobra, pyk. A ja sobie rozbuduję. I później zabierz łóżko swoje. Dobra, ja nie pamiętam, jak się robiło nigdy płotki, więc fajnie. Dobra, patyki są potrzebne, okej, dobra. Patyki są potrzebne, więc luz. Dobra, okej, już wiemy teraz, jak to zrobić. Chrumka, nie! Chrumka nie spadnie, tylko bo znowu będzie rip chrumka. Dobra, pyk. Będziemy mieli chrumki w ogóle w tej grze, zaraz. Nie będziemy mieli chrumki. Dobra, okej, mam troszeczkę płotków, więc ja już tutaj zacznę przedzielać te nasze wyspy, słuchajcie. Jedna będzie właśnie chłopięca wyspa, a jedna taka dziewczęca bardziej. Myślę, że to będzie fajne. Dobra, czekajcie, zniszczę tutaj tego torcza i postawimy sobie tutaj po prostu drewniany ten blok. Ja myślę, że to będzie spoko. Czekajcie, bo to było tu, tu i ja tutaj sobie będzie. Też mogę zrobić. Okej, okay. I teraz te płotki. Znaczy płotki. Pyk. Masz już tak dużo? Ja już trochę mam i tu zrobię sobie gdzieś przejście, żebym ja miał, to tu zrobię bramę. Okej, i zrobimy sobie tak, to drzewo muszę tu. Oj, koniecznie trzeba im tutaj na środku też to poszerzyć, bo jak my im zamkniemy. Wiesz co, ja myślę, że możemy ich zamknąć wtedy tutaj, będą mieli zagrodę. No. Okej, i teraz u ciebie będzie tutaj, tą skrzynkę trzeba by było przenieść. Tak, tak. W inne miejsce. Ja im tutaj też chcę. Weź tą skrzynkę, zniszcz i zabierz te rzeczy ze skrzynki. Dobra, dałam tego dirta. Tak nie powiększę, już one się tam zmieszczą na razie, na luzie. Weź sobie te rzeczy ze skrzynki i tutaj powiększymy teraz, znaczy zrobimy tutaj płotek dla ciebie już. Zabieram skrzynię. Zabieraj tą skrzynię. Możesz się mu siebie postawić w sumie. Na środku w sumie, bo to będzie te neutralne miejsce, więc przydałoby się na środku postawić tą skrzynię. Tylko tu trzeba będzie też fajne miejsce znaleźć na tą skrzynię. Dobra, jejku, ile tych zwierzaków mamy, to jest po prostu masakra. Nie mieścimy się z nimi tutaj. Dobra, jeszcze parę płotków muszę zrobić. Nawet do craftingu nie ma dostępu. Dlatego nie wiem, jak ty chcesz ich tutaj. Dobra, zaraz ogarniemy to. Czekajcie, zrobimy więcej patyków jednak, bo będzie brakowało. Panie, mam dirtu. Dobra, okej. I teraz zrobimy tak. Muszę tu iść. Czy mogą się zwierzęta przesunąć? Pyk i pyk, dobra, okej. Trzeba wydobywać. Pyk i pyk, dobra. Dobra, mamy 12, powinno wystarczyć już teraz, dobra. Okej, i teraz gdzie ja mam tutaj przejście? Coś się spełniłam?
Co zespełniłaś? Kolejna świnia, znaczy krowa. Dobra, drzewo nam tu urosło, gdzie będą owce, te zwierzaki, więc trzeba ściąć to drzewo koniecznie. O, dobra, owca pyk, pyk, pyk. Jedna krowa tutaj się z środku w drzewie siedzi. I się chowa ogólnie, chowanego się bawi. Chowanego. Dobra, mamy, czekaj, bo chcę tutaj postawić te płotki jeszcze. Dobra, okej, okay, tu już mamy. A ty chciałaś jeszcze to poszerzyć, tak? Trochę. No bo ja sądzę, że to jest za małe. Ja sądzę, że jest spoko, tylko to drzewo musi dobra, zniknąć. Dobra, tylko taką mogę. Dobra, i teraz zrobimy jeszcze bramę. Ja też nie pamiętam, jak się bramę robiło, ale mamy tutaj podpowiedź. Okej, okay, dobra, czyli idźcie odwrotnie. Stąd. To musimy zrobić sobie trzy bramki ogólnie. To jest moja, czyli zrobimy tak. Suwa. Tak i tak, okej. Okay. Zwierzęta. Jeszcze ej, zrobimy dobra. Tak, dobra, to będziemy mieli dwie co bramki. O, chest. Dobra, mamy dwie bramki. I teraz tak, jedną postawimy tutaj, elegancko. I jedno postawimy tutaj. Dobra, owca, uciekaj z mojego miejsca. Idź stąd. A gdzie masz dobra. Tą bramkę? Już też masz bramkę zrobioną. Dobra, tylko nie mamy do zwierzaków jeszcze bramki zrobionej, ale to zaraz ogarniemy. No i słuchajcie, o, tak no, to będzie wyglądało. Teraz musimy te zwierzaki tylko tutaj zagonić i zrobić właśnie im bramkę. Więc no. Dobra, ja w sumie ją zrobię. Także w dzisiejszym odcineczku ja dużo buduję ogólnie, słuchajcie. Bo ja muszę tutaj ogarnąć robiła. Trochę rzeczy. Bo Bela nic ja nie zbudowała chyba. Wydobywuję. Dobra, i teraz ja poszerzam tak, wyspę, tutaj co? Sobie to zniszczymy. I damy tutaj bramkę. Dobra, okej, okay, mamy. I teraz swoje. Tą krowę trzeba tutaj wepchnąć. Tylko, że one nam pospadają z tamtej strony. Tam jeszcze trzeba będzie płotki. O-o. Dobra, wyszły wszystkie te krowy już, więc fajnie. To jest po prostu... Jedna chodzi po drzewie, zobacz to. No widzę, nie, właśnie, one są tego nienormalne, jeszcze nie te było. Krowy jakieś. Tu musimy zamknąć im to koniecznie. No. Dobra, jeszcze muszę bramki zrobić w takim razie. Dirta, okej. Okay. Dobra, okej, okay, jeszcze dirta. Bramki zrobimy. Kilka czyli sztuk. Czyli nie poszerzać im tam? Nie poszerzę, ja myślę, że one się zmieszczą tam ogólnie. No dobra, jak chcesz. Dobra, zobaczymy, czy teraz, dobra, powinno wystarczyć. 14 mamy, okej. Okay. Ciemno się zrobiło. Tak, bo ja to wczoraj rozwaliłam. Dobra, aha, no to mogłabyś zapalić go w sumie z powrotem. Dalej tak, nie wiemy, dlaczego to jedzenie nam nie znika ogólnie, więc jeżeli wy wiecie, to możecie napisać w komentarzu, bo my nie wiemy ogólnie, dlaczego tak się dzieje. Może macie jakiś pomysł na to, co tutaj zrobić, żeby to był, wiecie, taki survival, bo też potwory nam się nie pojawiają. A mamy, zobaczcie, przetrwanie. Mamy. Tutaj mamy przetrwanie, mamy normalny, łatwy, mamy normalny poziom ustawiony, więc wszystko powinno działać, a ogólnie nie ma tego, więc nie wiem. No ale dobra, dobra nieważne. Dobra, trzeba te zwierzaki tu wepchnąć jakoś na chama. Ja tego one nie się trochę robić. Zablokowały ogólnie. Dobra, ja myślę, że część możemy załatwić tych zwierzaków. Te, które nie weszły. Tylko chrumkę musimy zostawić. No. Dobra. Krowy zniszczymy, ale... I załatwimy, ale chrumkę trzeba, tak. Słuchajcie, zostawić ogólnie ją. Dobra, teraz jeszcze tak, łopatę chciałem sobie zrobić na pewno, bo łopatki mi brakuje. Więc ja sobie dobra, ogarnę, a ty już Bela możesz domek sobie budować ogólnie. Nie, jeszcze mam za mało a ja miejsca. Myślę, że możemy się też przespać chwilę. No, bo jest ciemno. Bo jest ciemno i jest tak brzydko o, dosyć. Owca. Dobra, owca, pyk, dobra, ja się kładę, dawaj Bela. Też się kładź szybko. Dobra. Dobra, słuchajcie, leżymy i teraz tak, jak wstaniemy już, dobra, okej, okay, no. Wstaliśmy, mamy dzień, elegancko, no i teraz słuchajcie, ja będę sobie wydobywał troszeczkę, później Bella sobie powydobywa, no i zobaczymy, jak nam to pójdzie tutaj rozbudowywanie tej naszej wyspy i jak sobie to fajnie podzielimy, także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. To przełączanie, czekajcie, co? Przełączanie na ten kilof i na ten jest mega wkurzające trochę. A czekaj, czy tam jest miejsce na chesta, żeby postawić? No jest, tylko że owca tam stoi. No to nie wiem. Postawię tego naszego chesta. To możesz u siebie postawić na razie. Ej, nie będziesz. Chrumka, wyjdź stąd, bo przeszkadzasz. Owca, uważaj. Dobra. To stoi obok. Okej, okay, no to ja tu super. Powsadzam to powsadzaj te nasiona, jedzenia i te nasiona, tak. Które dobra, bo ogólnie też pisali właśnie, żebyśmy farmę sobie ogarnęli. No, bym chciała. Ja tą owcę chyba zniszczę. Bo tam mamy drugą, więc ja nie wiem, czy ona mi tu będzie potrzebna. Dobra. Dobra, no to załatwiona też jest ustawione. Okej, to mamy ja sobie mogę rozbudować księgę. Trochę. Wiem, zaklętą księgę mamy, ale to ona nie jest nam potrzebna. Dobra, ja rozbudowuję sobie w takim razie, słuchajcie, moją wysepkę i już jest ona dosyć duża tutaj, zobaczcie. O, kolejna krowa. Już mam taką dosyć sporą tą wyspę. Cześć, jak krowo. Tutaj bym sobie zrobił. Dobra. I tutaj jeszcze taki jeden i mógłbym zacząć budować taki mini domek na początku i mini magazyn sobie mógłbym zrobić. Teraz ja będę kopał.
Dobra, to idź. Teraz ja pokopię, dobra, okej. Kopiemy. To przełączanie między tymi właśnie jest trochę denerwujące. No między narzędziami, żeby kopać tym albo tym. O, jest skrzynka? No, dlatego ja jedną zwierzaków jak zwykle tak dużo po prostu, że nie można tego ogarnąć tu. Dobra, muszę sobie coś przypalić. Nie, po co nam tyle tych zwierzaków? Ej, zabrałeś mi coś! Co ci zabrałem? No ludzie... Ty mi zabierasz! O dobra, ja do tego piekarnika chciałam powiedzieć. Co ty znowu tu robisz u mnie? Jakim cudem ty tu jesteś? Dobra, ile mamy dirta? 8 sztuk. Bardzo mało. To ty jesteś tą owcą? Ja? Nie. Dobra, pyk. A ty jesteś świnką. Tak, chrumka. Ogólnie, dobra. Chrumka, wejdź stąd, ja tu będę budował domek. Zaraz spadniesz. Ona spadnie. Patrz, jak one skaczą tutaj i kombinują. Dobra, już dobra, ja sobie tak zagrodziłem. Chrumka! Zaraz to mnie wytrzymam, naprawdę. Dobra, ja sobie tak ogrodzę tutaj moją tą wyspę. Ej, no i fajnie będzie takie to połączenie tych dwóch wysp. Ja myślę, że spoko to jest ogólnie. Spoko, mi się też podoba. Każdy robi swoje. Każdy robi swoje i jest elegancko. Dobra, ja sobie, słuchajcie, zbuduję taki mini domek tutaj, tylko że to przejście muszę sobie zostawić. Także tu. Zrobię sobie... czekajcie, to połączenie tutaj będzie takie dziwne trochę. Ale w sumie... Właśnie nie wiem, czy tu zostawić to miejsce, czy to zabudować. Dobra, idę nie, też chyba budować. Zabuduję to. Dobra, Chrumka, uciekaj stąd, bo ja buduję domek. Nie przeszkadzaj, proszę. Ja też buduję. Dobra, pyk. I na początku będzie taki mega mały, słuchajcie, bo tutaj go tak mocno nie rozbuduję, więc to będzie mój domek po prostu. Taki mini domek na początku. O nie, co ja robię, co ja robię? Co? Nie, bo chciałem zniszczyć sobie pod sobą dirta. to był zły pomysł. Dobra, więc teraz zrobimy po prostu tak. Okej, okay. Ale będzie mikro domek po prostu u mnie. Łóżko tylko się zmieści i crafting, niestety. Ej, idź stąd! Dobra, i teraz tak, potrzebowałbym... Ej, piasku my nie mamy, no nie? Piasku w ogóle na razie nie było, więc tutaj mamy problem, ale może się pojawi za którymś razem w końcu, dobra. Dobra, to może tak. Zrobimy sobie w ten sposób, okej. Dobra, pyk. I teraz tak, jak to wygląda? Jest spoko, czyli jeszcze do góry. Kto sobie wstawimy bloki, okej. Pyk. No to ja nie jestem, będę miała dom. Ja też niezły, taki malutki. Teraz tak, drewno. Dobra, nawet mi zabrakło drewna już do rozbudowania, więc idę tutaj kopać. Chrumka chodzi sobie po płocie. Ej, czekaj, może teraz ją wrzucę tam. Gdzie tam? Do zagrody. To wrzuć ją. No idź do zagrody. Chrumka! Patrzcie, co ona robi, ona jest nienormalna. To jest szalona jakaś świnia. Świnia szalona. Szalona świnia. Zwariowana. Zwariowana. Wariatka zwariowana. Dobra, przydałby mi się piasek, no. No mi też jest. Piasek? A, na szyby. No tak. Ej, może będzie tutaj, bo będzie kolejny biom będzie, wiesz, jak wykopiemy to wszystko, to wtedy będzie kolejny biom, to może będzie piasek wtedy właśnie. To dobrze byłoby się dzisiaj do niego dokopać. Oj, koniecznie. Dobra, teraz więc tutaj drzwi. Niszczymy sobie to. Ale patrz, już mamy ponad pół, więc w dzisiejszym odcinku powinno nam się udać. O, kurczak! O! Kurczaka mamy pierwszego. Kurczaka jeszcze nie było. Nie było Nie, może był. Ale nam spadł chyba na samym początku, mi się wydaje, że był. To nie. Dobra, okej, zmieniamy sobie tutaj. O, diament. Dobra, był. Chyba nie będę robiła większego domku. Krowa oczy się. Ja na razie mam taki mega malutki, najwyżej będę go rozbudowywał później sobie, więc myślę, że to też nie jest jakiś tam problem duży. Jakby to zrobić. Dobra, nie będzie tak, jakbym chciała, ale trudno. Ale ważne, że będzie. Pyk, dobra, okej. Okay. Dobra, trochę wydobyłem sobie rzeczy. Pełno krów mi tutaj biega, a ja ich nie chcę. O dobra, Chrumka chyba weszła w końcu do zagrody. I w zagrodzie mamy bardzo dużo, słuchajcie, zwierzaków już, więc fajnie. No i Bella buduje... Jejku, jaki ty wielki dom budujesz! To patrz, jaki ja mam malutki! Bo ja już tak przyszłościowo myślę. No ja widzę właśnie. Dobra, ja sobie crafting chyba zrobię też u siebie jeden. I wstawię go sobie już do domku od razu. Wstawimy sobie tutaj crafting, dobra. Ja mam taki mały, będzie do zmiany. Malutki kwadracik ja sobie zrobiłem. Ale to nic, no na początku taki musi być. Musi być. Dobra, później będziemy go rozbudowywać. Teraz zrobimy sobie tutaj jeszcze. Tak, okej. I teraz słuchajcie, połączymy sobie to w ten sposób, dobra. I tu już będziemy mogli zrobić jakiś dach ogólnie, więc zaraz to ogarniemy, zrobimy sobie pół płytki. Dobra, i teraz tak, drzwi jeszcze, bo drzwi nie mamy żadnych.
Więc zrobimy sobie drzwiczki. Trzy sztuki. O, dieta mam nawet, się robią. Fajnie. Dobra. Okej, okay, jest spoko. Możemy zrobić tutaj coś takiego. Okej. Okay. I teraz te półpłytki byśmy zrobili i tutaj będzie wtedy mój dach. Pyk. Pyk. Dobra. Tylko żebym teraz nie spadła. Wow. 12 sztuk mamy, okej. Okay. Później widzowie będą mogli głosować, który jakby świat jest lepszy. No właśnie. Czyli. W sumie to też będzie fajne. No. Czekajcie, ja tu muszę zrobić sobie rusztowania na górę. Dobra. I teraz ja tak. Nie muszę. Chociaż ja bym w sumie... Ej, słuchajcie, kiedy bym to zostawił w ten sposób? Aha. I tylko zrobił tutaj na środku. O! Deszcz pada, szybko dach trzeba zrobić, bo zaleje dom. Aha, o nie, zaleje o dom, słuchajcie, dobra, okej. Okay. Ja już mam dach zrobiony ogólnie. O nie. Ja mam taki mini domek, naprawdę mega mały. Dobra, ale jest. Jest, słuchajcie, dom, jest dach, wszystko jest ogarnięte, więc jest spoko. Może mamy trochę dirtu, więc mogę tutaj rozbudować znowu moją wysepkę. Od parę bloków zawsze to będzie lepiej wyglądało. Tutaj sobie też dorobimy kilka. Jak ci tam idzie, Bella? No ja robię inne rzeczy niż dach. Inne rzeczy, dobra. Niestety. Oczywiście będziemy się dzielić tutaj tymi blokami. To nie jest tak, że jak ja będę miał jakieś bloki, to już Belli nie dam czy coś, bo się obrażę czy coś, ale nie, no tam. Będziemy ogólnie się dzielić blokami niektórymi, jeżeli komuś będzie brakowało. Ale budujemy swoje wyspy, więc to ja tak. Myślę, że to jest spoko pomysł, słuchajcie, spoko to? Opcja. Tutaj jakbym dopuł... O, no i pięknie. Daszek mam nawet przed domem taki ładny. Także brawo. Spoko. Ja już skończyłem mój dom, słuchajcie. No to super. Dobra, kopiemy dalej w takim razie, bo musimy się do kolejnego biomu dokopać. Koniecznie w dzisiejszym odcinku, żeby zobaczyć, co tam będzie. Także kopiemy tutaj troszkę. Okej, słuchajcie, mamy coś dziwnego, bo kopałem tutaj, wykopałem 752 bloki już i pojawił się jakiś gnom. Zobaczcie, jak on wygląda. Jest to wieśniak, ale taki bardzo niziutki. Bella, widziałaś go? No? Gdzie ty jesteś? Patrz. Jego można zatrudnić. Zespawnij świnie, albo mogę hire a gnom. Ale nie wiem, jak to zrobić, słuchajcie. Czy ja coś mu muszę dać? Bardzo możliwe. Ej, nie wiem, nie mam pojęcia. Ej, dałem mu, słuchajcie, drewno. O, i co? I nie wiem, co on teraz robi w sumie. Kopie coś, czy co on robi? Ale fajnie. Ej, może ja mu kilof muszę dać, czekajcie. Może jak ja mu dam kilof i te narzędzia, to on zacznie kopać. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, która się tutaj pojawiła i jestem ciekawy, co on będzie robił ogólnie tutaj. Wierzę. Czekajcie, damy mu kill off. Nie, o, dałem mu kill off. Ale on nic nie robi. On jest chyba normalnego wzrostu, czekajcie, hire Agnom, dobra, dobra. 1000 kasy kosztuje. Spawni lisa. Dobra, tu jest jakaś dziwna, ile on kosztuje? 1000 kasy. Nie mam tyle, mam 700 coś. Więc tutaj nie stać mnie, żeby go, słuchajcie, zatrudnić. Musimy poczekać. Nie wiem, co to jest, słuchajcie, to nic nam to nie daje. Dobra, to jeszcze muszę wydobyć troszeczkę, żeby tutaj go zatrudnić. Tylko najgorsze jest to, że on stoi teraz na środku mi tutaj. Ale chyba można tak jakoś spróbować. Nie, no ogólnie mogę kopać. Jakby mam kolejny biom niby, ale tak naprawdę jeszcze tamtego nie dokończyłem i tutaj się coś dziwnego zrobiło. Nie wiem, dlaczego tak to wygląda. Ale dobra, słuchajcie, kopiemy dalej, jak zdobędziemy 1000 kasy, to... Nie, creeper, creeper! Ja prawie zniszczył mi chatę, nie? Mało brakowało, słuchajcie, zniszczył tylko mi tutaj troszeczkę tych... jeden płotek w sumie mi zniszczył. To ja się tyle... O ja, to było mega niebezpieczne. A gdzie są łóżka w ogóle? Ono było u mnie, więc już idę ci dać. To weź mi tu postaw. Ojejciu, jaka mała chatka. No tutaj, albo wyrzuć mi, ja sobie postawię. Już, czekaj, bo mam je gdzieś w ekwipunku. Pyk. Dobra, dawaj. O. Ale nie kładź się, wstań. Dobra, ja sobie postawię po swojemu, ale idź się połóż ogólnie do łóżka, jeżeli masz zrobione, bo musimy dzień zrobić, bo jak tu mi creepery się pojawiają, to jest mega niebezpieczne, słuchajcie, ja nie chcę, żeby one się pojawiały, także idziemy spać, dobra, i musimy 1000 kasy uzbierać, także jak uzbieram tą kasę, to za chwileczkę zobaczymy, co się tutaj stanie. Okej, słuchajcie, teraz pokażemy wam nasze domki, zresztą no mój domek już widzieliście, ja nic tutaj za dużo nie zmieniłem, mam tylko skrzynkę i mam łóżko tutaj postawione, a tak wygląda Belli domek, ona mieszka ze zwierzętami i z tym gnomem, widzę, że będzie mieszkała. Co się to tak kręci? Nie wiem, no na czerwaku lata.
Ja wiem, co się dziwnego stało. Bela dachu nie ma jeszcze, ale tak to wygląda. Możecie ocenić w komentarzu, jak wam się to podoba. No, a to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Nie wiemy, jak zatrudnić tego gnoma. Postaram się to ogarnąć do kolejnego odcineczka, także w kolejnym odcinku powinno nam się udać. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to koniecznie stawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na www.widoshop.pl. My wam dzisiaj dziękujemy za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa! Pa!